Hejka kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale po długiej przerwie. Ogólnie dzisiaj wam powiem, co mnie słuchać, dlaczego się tak długo nie odzywałam. Także zapraszam was na film, pamiętajcie łapce w górze, subskrypcję oraz dzwonku, aby być na bieżąco, to macie moje social media, wbijajcie i lecimy z filmem. No i co, no i nie wiem sama od czego zacząć, bo w sumie dużo się działo, ale może w ogóle powiem wam, jak minął mi dzisiaj dzień. No to dzisiaj poświętałam pokój w ogóle. Zaraz wam mogę tak mniej więcej pokazać. Tutaj nawet mam taką lampkę świąteczną. O, bałwanek. Na razie chcę wam wytłumaczyć, dlaczego mi tak długo nie było aktywnej na kanale. W ogóle sorry, ale mam trochę chrypy. No to tak. Ogółem powiem wam historię całą od początku do końca. I sobie tak się ładnie ustawię. No i tak. Nie pamiętam, kiedy to dokładnie było, ale chyba 12 listopada. Z grudzienia, o październiku chciałam mówić. 12 listopada poszłam na koncert, co nie? I wszystko super i w ogóle. Po dwóch dniach, w poniedziałek, strasznie się źle poczułam w autobusie. Po prostu zrobiło mi się duszno. W ogóle czułam się, jakbym miała zaraz zemdleć. Serio, strasznie źle się czułam. Naprawdę, nigdy się źle nie czułam. No i później w szkole strasznie tak bolała głowa, ogólnie serio tragicznie się czułam, po prostu. I nie wiedziałam, czym to jest spowodowane. No i ja byłam na angielskim, akurat miałam kartkówkę i ja do pani powiedziałam: pani profesor, mogę wyjść po kartkówce do higienistki? No po prostu tak się źle czułam, że ja stwierdziłam, że no dobra, co ja będę dawać, czy wszystko dobrze, co nie, skoro serio źle się czułam, po prostu było mi tak gorąco i też czułam, że coś jest nie tak. No i pani powiedziała, że mogę teraz wyjść. Ja takie, okej, okay, ominie mnie kartkówka, spoko, spoko. Mi to w sumie pasowało. No i poszłam do higienistki i byłam w takim serio szoku po prostu. I co, miałam sztamp podgorączkowy. Higienistka nic mi nie dała żadnego leku, ale zadzwoniła do mojej mamy. I tato po mnie przyjechał. I pojechałam z tatą na badanie na koronawirusa. Zrobiłam te zwykłe testy, no i wyszedł negatywny, no to takie, no okej, okay. Bo tam po znajomości pani mi zrobiła szybko, lekarka i ten, i od razu miałam wynik, ale powiedziała, żebyśmy na wszelki wielki może jeszcze ze mną poszli na test PCR. No i na ten test musieliśmy trochę dłużej czekać, na wszczęcie na wynik, no i wyszedł pozytywny, rozumiecie? Wyszedł pozytywny. I kurczę, no powiem wam, że to była jakaś istna masakra, bo siedziałam 2 tygodnie w domu, po prostu nic nie mogłam ze sobą zrobić, bo tak się fatalnie czułam, nic mi nie pomagało, bolały mi mięśnie, bolała mi głowa, miałam kaszel, miałam katar, w ogóle nie mogłam spać, co mi jeszcze tam dolegało, nie miałam węchu ani smaku, no po prostu serio czułam się tragicznie, jakbym po prostu umierała, co nie? Miałam też miałam antybiotyk, co mi serio pomógł, więc fajnie, że miałam. I totalnie nie mogłam wychodzić z domu przez 2 tygodnie, ponieważ też miałam kwarantannę. Nawet jakbym się lepiej poczuła, to nie mogłabym wyjść, bo miałam kwarantannę. I tak samo cała moja klasa miała, nie tylko przeze mnie, tylko że też przez moją koleżankę, która też miała koronawirusa. I tylko mi przedłużyli kwarantannę o 3 dni. Ja powiem wam, że naprawdę miałam mega dużo zaległości, w sensie nadal trochę mam. I no, to była po prostu porażka. Ja jestem ambiwertykiem, tak uważam, że ja czasem trochę mam coś z introwertyka, czasem ekstrawertyka, więc tak po środku jestem ambiwertykiem. I po prostu, no czasem brakowało mi takiego, wiecie, żeby się wyszaleć, żeby wyjść na miasto, żeby po prostu pogadać ze znajomymi, tak wiecie, na żywo. No gadałam na kamerce mega, mega dużo z przyjaciółmi, ale jednak to nie jest to samo. I w ogóle też mi się tak strasznie nudziło. Serio, ja nie miałam co robić, ja nawet grałam w Agario z nudów. Pomyślcie sobie, jak musiało mi się nudzić. Także no, masakra, ale na szczęście już po tym, serio, ja tylko czekałam, aż skończy się ten koszmar. Nikt nie może tego tak zrozumieć, musi sam to przeżyć, że serio porażka. I moi rodzice też mieli koronawirusa i mnie też mieli kwarantannę, chociaż moja mama miała w ogóle 3 dawki, mój tato 2, ja miałam 1. I teraz przez to, że miałam koronawirusa, muszę czekać 3 miesiące na drugą. Także dopiero w nowym roku będę zaszczepiona 2. I moja siostra też ma kwarantannę. Więc no szczerze wam powiem, że troszkę z tym zamieszanie. Też mieliśmy sobie trochę tak dość, co nie, siedzieć 2 tygodnie w domu.
tylko mama przynosiła herbatę, wszyscy obok siebie w maskach. No jednak, no to było uciążliwe, ale na szczęście już jest po tym wszystkim. I nawet nie wiecie, jak ja po prostu się cieszę, bo w końcu czuję, że żyję, co nie? Tak mi było dziwnie, jak szłam do tej szkoły, widzę tych moich znajomych, których nie widziałam 2 tygodnie. Po prostu, że życiem, że wracam do normalnego życia, do normalnej rzeczywistości. I to jest właśnie moje wyjaśnienie, dlaczego nie odzywałam się przez długi czas tutaj na YouTubie. No naprawdę nie byłam w stanie, uwierzcie mi, nie byłam w stanie się ogarnąć, a co dopiero nagrać jakiś film, więc musicie mi wybaczyć. Ale wam mogę pokazać, jak udekorowałam swój pokój. Tą ściankę akurat zrobiłam, gdy już się lepiej czułam. Dałam takie tutaj zielone zdjęcia. Miałam to kiedyś różowe, ale mi się już nie podobały. I tak to wygląda. Książki, taka lampka. To mi się serio podoba. Dałam sobie taki kocyk świąteczny. I myślę, że to bardzo, bardzo ładnie wygląda. Pasuje mi do łóżka. Tu akurat nic nie ma takiego mega ciekawego. To niech sam to wcześniej przedstawiłam, to ma miejsce. Nie ma tu nic takiego ciekawego, ale dałam takie lampki świąteczne, które dostałam rok temu. Więc jakby... No, tutaj nic świątecznego jakoś nie ma, ale no posprzątałam sobie trochę i jak już serio lepiej się czułam i ten, i sobie tego tak ogarnęłam mniej więcej, bo wcześniej tutaj był taki trochę nieporządek. I chyba to tyle z tych świątecznych rzeczy, bo na razie jakoś nic specjalnego nie robiłam z tym. Ale tutaj, tego wam nie pokazywałam, zrobiłam sobie taki miszmasz i moim zdaniem mega ładnie to wygląda. I tutaj toaletkę też, tu jest trochę syf, bo wcześniej się malowałam, a nie będę, znaczy mogę to pozbierać, tylko w taki sposób, że schowam do kosmetyczki, bo tak wychodzę dziś za godzinę, więc biorę to wszystkie kosmetyki. No i też mam świeczki świąteczne i to tyle. Lepiej się czuję w nim teraz niż wcześniej. Bo teraz jest bardziej w moim stylu i jakby też potrzebowałam odświeżyć ten pokój po prostu, bo już mnie na przykład nudziła ta różowa ścianka, co była tutaj, mi się to już nie podobało i jak zmieniałam, to teraz się czuję no jak u siebie. W ogóle też mnie to trochę bolało, że nawet nie byłam w stanie sobie zrobić jakiegoś fajnego zdjęcia i dodać, i przez to też nie dodałam żadnego posta na Instagrama, ale w pierwszy dzień, gdy już wstałam i się ogarnęłam, to zrobiłam od razu zdjęcie i dodałam. Także zapraszam was na mojego Instagrama AmeliaEd, bo tam serio jestem mega aktywna i częściej niż tu na pewno. Więc jak mnie lubicie oglądać czy coś, to zapraszam. I w ogóle dostałam taką paczkę od Sinseya. Dobra, no i to jest taka świąteczna paczka. I co? Na pierwszy rzut oka mamy kalendarz eventowy z biżuterią. I wiecie co, otworzę z wami te trzy okienka. Dobra, szukamy pierwszego. Jezu, ja nie dowierzam, że serio... Bo to już jest grudzień, tu jest pierwszy. O, jakieś kolczyki chyba. Popatrzcie. Takie kolczyki. Ej, bardzo ładne, serio. Mega. Dobra, teraz drugie okienko, tutaj. Co to? To jest chyba... bransoletka, tak mi się wydaje. Też bardzo ładna, podoba mi się. Ja ogólnie mam mało złota, bardziej mam srebro, także srebro mi się przyda. I teraz trzecie okienko, tutaj, koło jedyneczki. I uwaga, uwaga. Pierścionek! Ale ładny, i serio. Mi się mega podoba. Też miałam tutaj pierścionków, więc na pewno mi się przyda. Dobra, lecimy dalej. Tu już taką kartkę dostałam. Wonderful time. Ho, ho, ho. Święta już tuż, tuż. Życzymy, aby ten czas był wyjątkowy, o świąteczna kolekcja Sinsei. Pomogła stworzyć niezapomniane chwile. Oznacz Sinsei i pokaż nam, co dla ciebie znaczy magia świąt. O, dobra, super. Dzięki bardzo Sinsei za paczuszkę. Dobra, lecimy dalej. Dostałam taką opaskę świąteczną. Fajne, dobra. Tutaj, co to jest? To jest chyba nocna koszula. Koszulka. Chyba tak. Słodziutka. Patrzcie. Merry Dogmas, ale fajne. Słodkie, kocham psy, więc akurat. Dobra, lecimy dalej. Dostałam skarpetki, o, w moim rozmiarze, dobra, idealnie.
z Grincha. Grincha chyba tak się czyta. Trzy pary skarpetek, dobra, fajnie, fajnie. Serio, mega świątecznie, poczułam ten klimatasz. Tutaj mamy krem z bocznej czekolady, o miam. Miód z lawendą, konfitura malinowa, ale ładne. I strasznie ładne zapakowanie, strasznie ładnie zapakowane, podoba mi się. Fajne, takie mini. Dobra, lecimy dalej. Tutaj, to jest pewnie kubek. O, no kubek. Dobra, wyciągnę go z folii. O kurczę, ale ładny. Patrzcie, jeszcze zielony, ja ostatnio lubię bardzo zielony. Ej, serio, mega ładny. Okej. Okay. Dobra, i ostatnia rzecz. I to jest taki kocyk zielony, który będzie mi pasował do tych zdjęć. Także super. O, tak to poukładałam. Jak mnie obserwujecie na Instagramie, to pewnie już widzieliście, że dałam właśnie to story. A jak nie mam to story, zapraszam na mojego Instagrama ameli.it. Jak komentarze będą włączone, dajcie mi znać, co wam się najbardziej podoba z tej paczki. Mi chyba ten kalendarz i kubek. Mi się wydaje, że serio te rzeczy są najlepsze, ale wszystko mi się podoba, także dzięki jeszcze raz Sensei za paczuszkę. Jak też będą włączone komentarze, to napiszcie koniecznie, czy już czujecie klimat świąt. Bo ja wam powiem, że tak mało co, ale trochę czuję, że jednak jest coraz bliżej. Tylko nie mogę też to w trochę uwierzyć, że to tak szybko wszystko leci, co nie? Bo serio, strasznie szybko. I jestem pod wrażeniem. Dobra kochani, będę pomału kończyć ten film. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jak będą też włączone komentarze, albo napiszcie do mnie na Instagramie, jakie chcecie filmy na moim kanale. I fajnie, że w końcu mogłam dla was coś nagrać, bo serio dawno tego nie robiłam. Brakowało mi po prostu takiego gadania do was. Także dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!